Siemanko, witajcie. Chciałoby się powiedzieć cześć. Witam was ze Stegny. Cześć, witam wszystkich. Oto jestem w Stegnie. Ale witam was z Mikoszewa. Tak naprawdę już parę kilometrów za Mikoszewem. Trasa R10, Mikoszewo, Piaski i z powrotem Piaski, Mikoszewo. Fantastyczna podobno trasa. Dzisiaj się przekonam sam. Także zapraszam was na przejażdżkę. No i lecimy. Godziny trasy samochodem z Legionowa, tak naprawdę to poszło mega szybko. Miałem być tutaj na miejscu o 8, ale zaspałem autentycznie. Budzik, mimo że włączony, nie zadzwonił. Ruszyłem po 6, także 2 godziny praktycznie opóźnienia, ale już pierwsze kilometry trasy wynagradzają całość. Jest po prostu pięknie. Jak dobrze kojarzę, a kojarzę dobrze, to w lewo jest skręt na główne wejście do Jantara na plażę, więc lecimy szybko. Główna plaża w Jantarze, jak widać, tłumów nie ma. Piątek. Tam jest super, jakbyśmy mocno w lewo poszli, to fantastyczna plaża i nie ma ludzi. Dobra, wracamy. Wracamy i na szlak. Dzisiejszy dzień, piątek, dzień wakacyjny, to powiem szczerze, że ruch na tej ścieżce jest umiarkowany, ale tylko w miejscach tak naprawdę, gdzie jesteśmy przy takich miejscowościach jak właśnie początek, czyli Mikoszewo, Jantar, zbliżam się do Stegny, gdzie jest sporo takich komercyjnych wejść na plażę. Natomiast jak już tylko się wyjedzie z tych obszarów, to trasa jest po prostu majestatyczna, fantastyczna na gravel, naprawdę, MTB spoko, gravel idealnie, szosa, no takie powiedziałbym raczej trochę większy bieżnik, trochę szerszy, ale pewnie też do ujechania, ale gravelek miodzio tak naprawdę. Trasa jest dobra dla rodzin z dziećmi, dla osób o różnym tak naprawdę profilu wysportowania, więc generalnie łatwa, chociaż suma przewyższeń chyba w jedną stronę jest około 400 metrów. Później zobaczycie pewnie na urywkach, że jest tych podjazdów. Naprawdę trochę tego jest, kamera oczywiście wypłaszcza, ale no mi to sprawia frajdę. Trasa jest po prostu bajeczna, naprawdę. Jestem po, no właśnie, ile przejechałem? Niecałe 10 km od Mikoszewa. No i po prostu strasznie mi się podoba. Nawet nie wiem, kiedy to minęło. Popatrzcie dalej.
po 17 km od Mikoszewa wyskakujemy z lasu na klasyczną ścieżkę rowerową, taką z kostki. I był drogowskaz, że 4 km do Krynicy Morskiej. Także ciśniemy dalej. Nie przygotowałem się na podjazdzik, ale poszło. Proszę Państwa, jakie to są podjazdy. Ktoś taki jak ja z Płaskopolski może czuć się zaskoczony. Ale to nie znaczy, że tego nie ujedzie. Ale jest super, naprawdę strasznie mi się podoba. Podjazdy, zjazdy. Wszystko jest mega oznakowane. Mimo, że mam track na Garminie, to naprawdę ciężko zabłądzić, bo co chwilę mijamy pomarańczowe tabliczki mówiące, że jesteśmy na trasie R10 albo gdzie powinniśmy skręcić, żeby znaleźć się dalej na trasie R10. Świetnie. O, o. To kąty rybackie 2. To ja wcześniej miałem kąty. To ja wcześniej mówiłem Krynica 4. No zdrowo mi się porąbało. To kąty rybackie były 4 km, teraz mam 2, a do Krynicy 18. I to się teraz zgadza. A tam. Tam. Trochę bardziej o tam. Właśnie co kilkanaście kilometrów mamy takie wiatki. Można sobie usiąść, zatrzymać się. W zasadzie zatrzymać się i usiąść, coś zjeść. Albo zrobić coś innego. A tam ciśniemy dalej. Kapitanat portu Nowy Świat. Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę. Jest nasza polska nowoczesność. Przekop Mierzeja Wiślana. Ja będę musiał się cofnąć do tyłu i później skręcić w lewo. Natomiast tak mi się wydaje, bo tak mi prowadził ślad. Natomiast no nie omieszkałbym nie przejechać się tutaj i popatrzeć na to wszystko. O, moi drodzy. Tu chyba szykuje się coś fajnego, coś ładnego. Nie wyłączam kamerki zatem. Baby, you give me ice and... Popatrzcie tylko na to. To jest w sensie nie na mnie.
8 km do granicy naszego państwa. Absolutnie trasa fenomenalna. Absolutnie fenomenalna. Naprawdę. Polecam wszystkim. Z każdym stopniem zaawansowania. Trasa jest po prostu prosta. Może jest długa, ale jest naprawdę super. Polecam wszystkim w 100%. Wyłączam się, bo coś się dzieje przede mną. Jakiś zmożony ruch. No i koniec, moi kochani. Piaski, tak naprawdę koniec. Granica Polski, granica naszego państwa. Dalej nie jest przychylne nam już państwo, więc nie ma co się nawet rozwodzić. Tak czy siak, trasa naprawdę mega, przekozacka. Polecam naprawdę, naprawdę każdemu, małym i dużym, mniej i bardziej doświadczonym. Naprawdę jest super. Nie ma jakiegoś ciężkiego piachu, wszędzie jest super ubita ścieżka, naprawdę przerewelacja. Jest gdzie się zatrzymać, można odpocząć, są sklepy po drodze. Naprawdę polecam. Ja zabijam się w drogę powrotną do Mikoszewa, a was pozostawiam jeszcze z tym widokiem polskiego morza.